Hejo, dzień dobry, nie wiem, chyba coś tu jest krzywo, czekajcie. Dobra, chyba jest okej. Tło jakie jest, takie jest, niestety nie mam innego i długo jeszcze chyba mieć nie będę, niestety. Musimy sobie jakoś tak poradzić. Dobra, słuchajcie, przychodzę do Was z open boxem mojej subskrypcji, czyli Birchboxa. Przyszło to w takim małym pudełeczku, słuchajcie. Ja przychodzę oczywiście do Was z kawą, jest mi zimno, chyba naprawdę coś mi rozkłada. Kawcia w kubeczku ze Starbucksa. Niam, niam. Zaraz sobie rozmażę wszystko, co mam na ustach, ale to nieważne. Słuchajcie, pudełeczko jest ładne, przyda mi się na pewno na cokolwiek. Jest to oczywiście pudełeczko czerwcowe. Tak wygląda. Naprawdę fajne, metalowe, także sorki. Na pewno na coś je wykorzystam. I zobaczmy, co jest w środku. Ja nie ukrywam i nie będę tutaj ściemniać, że ja już wiem, co jest w środku. Jest nawet jedna rzecz, którą zaczęłam używać i jakoś tak po nią chce mi się sięgać. Za chwilę Wam wszystko powiem. Mamy tutaj oczywiście karteczkę. Birchbox UK is five. No i chodzi o to, że to są piąte chyba urodziny Birchboxa. Tak by z tego wynikało. I jest to pudełeczko June 2018. 5, 6 produktów, ponieważ jest 5 i jeden jest tutaj jakby ten taki gratisowy, który jest tutaj jakby z tyłu zawsze do wyboru, możecie sobie wybierać jaki chcecie, ale to za chwilę, ja sobie tutaj położę tą karteczkę, no i lecimy, słuchajcie, zaczniemy od rzeczy, która mnie zszokowała w tym pudełeczku, ponieważ kompletnie, ale to kompletnie nie rozumiem zamysłu tej rzeczy w tym pudełku i na pewno jest to jeden produkt, który powoduje, że być może mogłoby się chcieć komukolwiek odechcieć subskrybować pudełka z powodu tej rzeczy. Słuchajcie, jest to pudełeczko, w którym znajduje się, no oczywiście celebrują rodziny, super, ekstra, fajnie, tylko dlaczego my mamy płacić, słuchajcie, pieniądze za pudełko, gdzie chcemy mieć jakieś tam kosmetyki, a dostajemy herbatę. Jest to jakaś Tart, nie wiem, takie coś. To jest karteczka. With Tart Gift for Birchbox Customers. I tutaj mamy kontynuuj testowanie sobie swojej herbaty i macie 20% off, jeżeli wydacie 25 na produkty z tego tutaj sklepu. Także zastopujcie, jeżeli jesteście zainteresowani. Może ktoś z Was jest. Nie powiem, bo ja uwielbiam herbaty i ja z chęcią sobie ich spróbuję. Tym bardziej, że smaki faktycznie są tutaj takie. Smaki są, wydają się być tutaj takie oryginalne. Nie są to jakieś dla mnie nowe, bo nie ma tu nic, co bym jakby nie piła wcześniej. Jest lemon i ginger, jest Earl Grey i jest mango i bergamotka. Ja piłam już przeróżne mieszanki, miksy, także nie sądzę, że któryś z tych smaków mnie zdziwi na tyle, żebym chciała po niego sięgnąć. Nie wydaje mi się. Także fajny produkt, ale nie do pudełka beauty, to umówmy się, no to nie ma nic wspólnego z beauty, także jako gratis, super, jako składnik, produkt, na który się ma składać tutaj nasze pudełko, nie bardzo. Wisienkę zostawmy na koniec. Dalej mamy rzecz, aha, tutaj herbatki, poczekajcie, bo tutaj, no niby jest to extra goodie, czyli poczekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, to już teraz nie kumam, bo jeżeli to jest jako extra dodatek, to znaczy, że w pudełku co? Bo są cztery, miało być pięć chyba produktów. Jeden miał być taki dodawany z tych tutaj, że wybieracie ze z tyłu. To już nie kumam. Dobra, wygląda na to, że jest to pięć produktów i ten szósty to są te herbaty. Tak to wygląda tutaj. Ja teraz nie pamiętam. Może ja faktycznie pochićkałam, może jest faktycznie pięć produktów, z tym, że ten piąty sobie chyba sami wybieracie i szósta to jest dodatek. Niech będzie, więc jest to dodatek. Jako dodatek mogę się z tym zgodzić, ale jako produkt do pudełka to nie bardzo. Jest napisane, że jest to extra goodie, czyli być może jest to dodatek. Wygląda na to. Także sorry, ale tak czy inaczej słaba rzecz. Także dalej. Kolejna rzecz jest to Amika Bombshell Blowout Spray. Cena regularna tego produktu to 14,99. Mamy tutaj niecałe 30 ml i jest to produkt, który, słuchajcie, wielofunkcyjny produkt do włosów. Do włosów suchych, jak i do włosów wilgotnych, który ma chronić, który ma odżywiać, zmiękczać.
oraz niby objętościowo zwiększać. Śmierdzi ten produkt, ale to jak wszystkie produkty naturalne. Przed suszeniem oraz czekać, spryskać wilgotne włosy sekcja po sekcji, czyli ten, wiecie, pasemko po pasemku. Ale też może być stosowany na sucho jako light hold. Czyli to chyba będzie służyło, jak chcecie coś tam ułożyć sobie, wiecie, jakąś fryzurkę i chyba spryskać, to może daje Wam to takie poczucie, słuchajcie, jakby lakieru, ale nie klejącego się i tak dalej, czyli z taką lepszą formułą i teksturą, nie wiem. Przetestuję, no bo przecież nie wyrzucę, ale ten produkt mnie nie zadziwia. Drugi produkt, który mnie nie zadziwia, ja mam dość produktów do włosów, jeżeli chodzi o pudełeczka, naprawdę uwierzcie mi, zdecydowanie wolałabym kolorówkę. I co tutaj mamy? Jest to Number 4 balsam. Jest to niby 4 plus star review, czyli niby 4 gwiazdki w tym tam pudełeczku. I jest to zmiękczający jakiś balsam, słuchajcie, taki. Wygląda on tak. Pewnie też śmierdzi nieziemsko, jak większość, nie wiem, czemu było otwarte. No, mniej, ale też śmierdzący, jak wszystkie produkty naturalne, uwierzcie mi. Nieważne, co twoje włosy, niezależnie co twoje włosy potrzebują, ta formuła minimalizuje puszenie się i kołtunowanie, wiecie, czyli jak wam się włosy plączą i tak. Przywraca, słuchajcie, miękkość i chroni wasze włosy jak się to mówi, przed tymi wszystkimi urządzeniami no wiecie, przed ciepłem, czyli przed heat protector, wiecie o co chodzi, przed zniszczeniem od suszarki, od prostownicy i tak dalej. Wiecie co mam na myśli. I super, specyfik, cena regularna 24,50 na pewno bym dała. Więc nie zachwyca. Trzeci produkt, to jest ten, który miałam wybrać, to jest Ella Eden. Regularna cena to 12,99, tak przyszedł zapakowany. Ja już go sobie obejrzałam. Jest to Ella Eden CO UK Fade. To jest akurat Fade. Jeszcze był chyba Julia. Nie pachnie, taki mineralny, jeżeli chodzi o kolor. Taki bardzo ciemny. Nie wiem w sumie nawet teraz, czemu wzięłam taki ciemny, chyba do przyciemniania sobie trochę oka. Nie wiem, ale taki wybrałam. Mineralny cień. Prasowana wersja. Intensywny kolor. Zapewni nam długotrwały efekt. Jeżeli zaaplikujemy ten produkt na mokro, czyli przy użyciu mokrego pędzelka, możemy budować jakby sobie, wiecie, kolor. Zobaczymy. Może zraz go wykorzystam, ale wiecie, takich brązów, takich cieni brązowych, to już nie ukrywam, że mam 1500-1900. Więc to jest ten produkt. Kolejna rzecz, rzecz spoko, naprawdę rzecz spoko. Jest to Polar, cena regularna produktu to 25 funtów. Oczywiście mówię o pełnowymiarowym produkcie. I jest to sunscreen, czyli nic innego jak ochrona przed promieniowaniem. To wszystko, po prostu ochrona przed promieniowaniem. I to by było na tyle. Czekajcie, jestem ciekawa. To akurat spoko, no to mi się przyda, czy mi nawet, czy dzieciom, bo nie widzę tutaj żadnych jakichś przeciwwskazań, aczkolwiek przeczytam sobie tutaj jeszcze skład. Nie pachnie, to już jest plus. I rzekomo jeszcze ma nie pozostawiać białej warstwy takiej, także zobaczymy, no. Może do twarzy wykorzystam, no myślę, na pewno. Pierwszy produkt ok, z tego pudełka. I co? I to prawie koniec, bo ostatni produkt to jest właśnie to. Mamy, słuchajcie, Arrow, czyli taka strzałeczka i jest to Boost Color, to jest balsam zmieniający, dopasowujący się do waszego pH. Widzicie, ja już mam to na ustach i teraz jest taki mały przypał, ale uwierzcie mi, że no wiecie, jak ja mam naturalny kolor ust. O, ja wczoraj Wam nagrywając nagrywki na Insta Story nadmieniłam o tym produkcie, pokazałam Wam go, mam wrażenie, że w ogóle
Użycie jego powoduje, że kontur jakby się trochę rozszerza, czyli ciut, widzę, jakbym miała powiększone jeszcze usta od tych, co mam. Także to jest w sumie chyba najfajniejszy produkt z tego całego pudełka, czyli właśnie ten Balm in Berry Boozy, Boozy, Beezy. I jest to co? Zmieniający kolor po prostu balsam do ust. Nic więcej. Arrow Boost. Tak. O, może tak. Arrow. Nie no, nie wiem jak macie. Boost. I tyle. Czyli dopasowuje się do waszego pH. I jest tu jeszcze bonus a propos tego produktu. Jest wegański, bez parabenów, bez żadnych glutenów i tych tam wszystkich udziwnień. Także super sprawa. Ja wam mogę powiedzieć moją już prywatną taką opinię odnośnie pierwszego wrażenia co do tego produktu. Jest fajny, ponieważ cały dzień czułam nawilżenie na ustach. Oczywiście dokładałam sobie produkt, nie ukrywam, bo po jedzeniu, po piciu gdzieś tam widziałam kolor na ustach, ale już go nie czułam, czyli nie czułam właśnie tej, wiecie, tej formuły, tego nawilżenia, ale kolor był, utrzymywał się strasznie długo, bo do kilkunastu godzin, naprawdę. Także spoko, naprawdę fajny produkt. Ja kolor miałam cały czas, nawet jeszcze myłam zęby. Słuchajcie, myłam twarz i ten kolor jakby, ja nie wiem, ale ciut został na moich ustach. Jak widzicie, jest on taki fioletowy i był taki niepozorny. Wydawało mi się, że zostawi mi fioletowy odcień, czego bym nie chciała. Jednak jest po prostu bardzo fajnym odcieniem, naprawdę. Można go stosować codziennie. Smaczny, spoko, może niezbyt fajnie pachnie, ale jak większość tych produktów. Także dwa produkty są tutaj wśród tych wszystkich, które jakby może gdybym miała wybierać, to bym sobie je wybrała. Jakby ktoś mi oczywiście nie pokazywał zdjęcia, tylko rzucił je, wiecie, tak, żeby mogła pooglądać. Więc wybrałabym ochronę, być może protektor, jakbym nie miała już innego wyboru. No i to jest ciekawy produkt, fajny. Fajnie się zachowuje, fajnie się aplikuje, fajny, naprawdę daje efekt. Więc dwa produkty mi się podobają. I robię teraz co? Po pierwsze, was pytam o wasze zdanie. Tu jeszcze jest jakiś karnecik, co tutaj mamy? 15% off, używając kodu, 20% off, używając kodu. Dziękuję oczywiście, bla bla bla. Celebruj nasze piąte urodziny ze specjalną ofertą dla ciebie. No, także. Tyle w tym pudełku. Jak widzicie, no nie skaczę z radości. Wręcz przeciwnie, jestem delikatnie zdegustowana. No cienie, nie mam parcia na takie, wiecie, cienie. Pewnie go przetestuję do jakiegoś tam makijażu, gdzieś tam przydymię sobie lekko oko, może zraz i cień pójdzie w odstawkę, więc taka sytuacja z cieniem. Jeżeli chodzi o produkty do włosów, ja nie jestem zwolenniczką produktów do włosów. Mam swoje ulubione i jeszcze tym bardziej, jeżeli chodzi o jakieś składy naturalne, to tym bardziej u mnie to odpada, więc może użyję, żeby po prostu to wykorzystać, użyć, zużyć, zdenkować. Natomiast nie zachwycają. Herbatę wypiję, bo wypiję siłą rzeczy, bo uwielbiam herbatę, więc wypiję, więc dziękuję za herbatkę. To chyba jedyne, co mi troszeczkę jakby umili te pudełko. Ochrona fajnie do twarzy na takie ciepłe, super dni. Ekstra i jedyny produkt, który mogłabym powiedzieć, że naprawdę jest super w tym pudełku. Mi się on podoba. Ja jestem zdziwiona tym produktem, bo naprawdę jest fajny. No, po prostu fajnie się go używa i wiem, że będę go używać dość często. Tak by wyglądało całe moje pudełeczko. Dajcie mi znać, co wy myślicie, ale przypuszczam, że macie zdanie podobne do mojego. Przypuszczam, że jeżeli teraz czerwiec, lipcowe przyjdzie i będzie tam jeden, max dwa produkty, które mi się tylko spodobają, to ja będę odsubskrybowywać te pudełko, więc to już wiem dzisiaj, bo nie jest warte. Ja wolę, słuchajcie, te pieniądze, te 11-12 funtów pójść i kupić sobie coś w TK Maxie, coś, z czego będę naprawdę zadowolona i nie potrzebuję tutaj pięciu miniaturek, wystarczy mi jeden konkretny produkt. Także tak by to wyglądało, tak wygląda pudełko, dajcie mi znać. Ja mam takie średnie odczucie co do tego czerwcowego pudełka. Jeżeli subskrybujecie, dajcie mi znać, jak u was
reakcje, jak u Was pierwsze wrażenie, z czego się tutaj cieszycie, a z czego nie. Subskrybowały dalej, czy nie. Także to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za chwilę uwagi. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Oczywiście komentujcie w komentarzach pod filmem. A ja się z Wami żegnam. Buziaki. Pa jo!